Witajcie. Dzisiaj będę miał dla was niespodziankę. Nie wiem, może w tle słyszycie, ale zaraz do tego wrócimy. No, takie oto cudo, słuchajcie. Rocznik 65, z tego co powiedział właściciel, Deutz. Jaki model jeszcze nie wiem, nie rozmawiałem z nim na tyle. Ale bardzo fajna maszyna. Chłodzony powietrzem. Zobaczcie, jakie ładne cudeńko. Klepie elegancko. Trzycylindrowy silnik. Pompa Boscha. Fajna rzecz. O, mamy tabliczkę. Słuchajcie, D42. Numer traktora. Numer. Ale tu nie widzę nigdzie oczko roku budowy. Może tutaj nie ma podane w tych ciągnikach. W każdym razie piękna rzecz. Wieźdź do etwas Zager von dieser Traktor. A masz pejta, ok? Słuchajcie, jestem w tej chwili na terenie Szwabii, więc tu jest dosyć specyficzny dialekt. On jest bardzo trudny do zrozumienia. Na przykład powiem wam, że w domu to będzie Zuhause po niemiecku, a oni mówią Cus. Więc jeżeli czegoś nie zrozumiem albo zrozumiem źle, no to wybaczcie mi tłumaczenie. Oni w większości nie mówią językiem literackim, więc będę się starał jakoś to, spróbuję to przetłumaczyć i wam coś opowiedzieć. Ale na razie zajmiemy się, słuchajcie, złożeniem tego, jak to się nazywa? Speicher po niemiecku. Oj, trzeba się wszystko na wszystko. Boilera, no właśnie. Dobra. W każdym razie zaraz wracam. No, powiem wam, że rolnik nie chce tutaj się pokazać, ale pozwolił mi się tym przejechać. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. Wsteczny. Łoty, kurde. Mocny jest. Damy tu. Wo ist es denn? Nach vorne, so. Nach vorne. Gut. Gut, noch ein bisschen schnell. Okay. No. Dobra. Także jedziemy pierwszy raz, słuchajcie, w życiu Deutzem. D42. Nie będziemy za szybko jechać, bo pierwszy raz w tym siedzę i nie wiem, o co tu chodzi. Ale dzień piękny, okolica piękna. Muszę wam powiedzieć, że całkiem sympatycznie. Sprawdzimy mu hamulce. O, jakoś działają. Tutaj, słuchajcie, jeszcze nie jechałem po takich górkach, to nie jest takie wcale fajne, ani śmieszne. O, jedzie sobie spokojnie. W każdym razie tak, prowadzi się, tak jak widzicie, jedną ręką, tu skręcam, całkiem sympatycznie. Silnik chłodzony powietrzem, tak jak już wcześniej powiedziałem. Oj. To się nie da tak, słuchajcie, łatwo tym jechać. Jeszcze nigdy czymś takim nie jechałem, ale numer. No i słuchajcie, przede wszystkim co? Po takich górkach to nie jest takie hopaj siupaj. No naprawdę, ale fajnie, słuchajcie, to się wszystko tutaj ładnie kręci. Silniczek pracuje naprawdę elegancko. Tu pojedziemy tędy. Problemy, słuchajcie, były takie na początku,
bo potrzebowaliśmy skorzystać z tego, z podnośnika z tyłu, ale się nie dało, bo olej był zimny. No i nie bardzo chciał podnieść. Teraz podjedziemy sobie delikatnie pod górkę, pod słońce. Jedziemy, jedziemy. No muszę wam powiedzieć, że to naprawdę jest trudne. Ktoś, kto to robił kiedyś na takich górkach, to pewnie ma, dla niego to jest drobiazg, ale muszę powiedzieć, że czuję lekki dyskomfort, jeśli chodzi o jazdę pod górę traktorem. Dobrze, że mam z tyłu tą budę, to mnie jakoś tam trzyma w razie czego, gdyby się oparł. Zabawka naprawdę fajna. Tak jak kolega powiedział, tutaj ten rolnik niemiecki, zresztą on już zarzucił gospodarkę z tego, co powiedział. Mówi, że się nie opłaca. Chyba mają to samo, co my. Aber da vorne? Vorne, ja. Ale ma. Słuchajcie. Zryw to ma naprawdę mocny. Sprzęgło wysoko. Słyszeliście ten niemiecki, to jest naprawdę nie takie proste. Czekaj się, ja upewnię się, o co mu chodziło. Bo jak powiedziałem, to nie jest takie proste. Dobra, trzymajcie się, bo muszę do roboty wracać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie łapki. Kurde, jak stąd wyjść? No, słuchajcie, rocznik 65. Czego tu chcieć więcej? A tu jest jeszcze coś napisane. D4, D40. To bardzo fajny traktorek, słuchajcie. Pięknie się prezentuje. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.